Cześć moi drodzy, dzisiaj Was witam nie na poziomie, lecz z poziomu podłogi, a to dlatego, że chciałabym, oj, ale się walnęłam, chciałabym tutaj z dziewczynami za chwileczkę iść na dwór. No i powiem Wam, że za chwilkę je wezmę sobie. Zobaczcie, one sobie żyją w takiej klatce. Ta klatka to jest moja osobista. Jeszcze po moich świnkach, bo one mają swoją taką, wiecie, inną, ale ta właśnie klateczka służy do tego, że jeżeli przyjadą do mnie, to zawsze znajdą kąt. Ta klatka ma 120 cm na trzy świnie takie, jakie ja mam. O, właśnie się kłócą. Z dziewczynami to nigdy nic nie wiadomo. Zawsze jakieś konflikty. Ej, dziewczyny, co wy? Chyba już zażegnany jest konflikt. No nic, zaraz je wezmę do transporterka i idziemy na dwór. No, nie idź nigdzie, Szesze. Gdzie ty idziesz? Szeszuń. Łas! Zeskoczyła. Piękna jesteś. Co dziewczynki? Moje ślicznotki, przepiękne jesteście. Szery. O, liżesz mnie? O, Abi, zazdrosna jesteś troszeczkę. Reniu! Ej, proszę mi się tutaj nie ganiać. Co wy? Reniu. Nie mam nic, Renatko. Idziemy, dziewczynki, na dwór już. No, tu jest Sherry. Sherry ma takie mięciutkie, specyficzne futerko, jak szynszylka. Słodziak. No, schowaj się pod włosami, no. W ogóle nie wiem dlaczego, ale świnki lubią włosy. Słodka jest. Przepiękna jesteś, wiesz? No. Chcesz uciekać? Idziemy na dwór już. Wzięłam sobie tą górną część klatki na świnki, żeby mi nie uciekły nigdzie. Ale spójrzcie, tutaj są takie szpary. No i trzeba coś z tym zrobić, żeby mi te świnki nie nawiały. Wzięłam sobie spinacze i spięłam każdy kąt. Już mi świnki chyba nie wyjdą. Po prostu jestem genialna. Dzień dobry, panie kocie, a co tutaj pan robi? Cześć! Cześć, moja kocia myszko! Cześć! Świnki ci przyniosę. Trzy tłuste takie myszki. Cieszysz się? Nie, ty byś nie zeżarł, ja wiem. Ja wiem, żebyś ich nie zeżarł. Jesteś kochany kotek i słuchany. O, znowu się tak łasisz do mnie, słodko. Okej, już jestem w domu i wsadzam dziewczynki do transporterka. Pierwsza jest Sherry, proszę. Tu jest Abi. I kolejna świnka to jest Renatka. Renatka się jeszcze zmieści się spokojnie, bo one jeszcze są niedorosłe, tylko jeszcze są malutkie. No to idziemy. Już jestem na dworze, zaraz wyjmę dziewczynki ze transporterka. Trzy piękne, dorodne świneczki, chociaż są nadal dziećmi jeszcze, bo najstarsza to się chyba urodziła w grudniu, więc ma no, ponad pół roku i to jest Abi właśnie. Najpierw wyjmę Sherry, idź maluchu, tutaj jest Renatka. A tutaj największa Abi. One nie są jeszcze dorosłe, one są jeszcze malutkie, więc się na szczęście w trzy zmieszczą do takiego transporterka. Hej dziewczynki, otworzę Wam tutaj na górze klatkę, żebyśmy mogli Was troszeczkę pooglądać. Okej, dziewczynki, już Was zamykam, żeby Was nikt nie zjadł tutaj. O, żeby nikt się nie pokusił.
Zanim pójdę do domu z nimi, narwę im zielonej trawki na śniadanie. Sądzę, że tyle trawki im wystarczy. Pyszna, ekologiczna trawka z mojego podwórka. Już, kochani, jesteśmy w domu. Abba, chodź no tutaj. Moja świnka, no. O, jaka słodka, uśmiechnięta mordka. Czy ja tylko to widzę, czy wy też? Kochani, tym akcentem chcemy się pożegnać z wami i zapraszam na kolejne moje odcinki. Pa, pa!